Witajcie. Dzisiaj będę opowiadała Wam, jak urządzić średniej wielkości kuchnię. Dla osób, które mnie nie znają, nazywam się Agnieszka Pasiak-Adamek i od ponad 12 lat zajmuję się projektowaniem wnętrz, prowadzę studio projektowe ATO i zmieniam właśnie wnętrza różnym osobom. Zajmuję się również prowadzeniem kursów dotyczących aranżacji wnętrz i napisałam książkę Od inspiracji do aranżacji, czyli Jak pięknie mieszkać. Zapraszam Was gorąco. Na dzisiejszy odcinek jest odcinek 17, w którym będę opowiadała o tym, jak urządzić średniej wielkości kuchnię. Mam nadzieję, że te informacje Wam się przydadzą, wykorzystacie je i urządzicie swoją kuchnię bardziej świadomie, czyli zwrócicie uwagę na kilka elementów, o których ja dzisiaj będę mówiła i może uda Wam się uniknąć wielu błędów. Witaj Agnieszko, mam nadzieję, że mnie słychać, dajcie znać. A ja już będę za chwileczkę zaczynała. Jeżeli oczywiście macie jakieś pytania, możecie je zadawać w komentarzach. Wtedy moje porady będą bardziej precyzyjne i będzie mi niezmiernie miło. Mam też dla Was niespodziankę, o której za chwileczkę wszystko powiem. Agnieszka mówi, że jest ok. Dla osób, które będą udostępniały tego live'a, oznaczą mnie, czyli małpaprojektowaniewnętrz.ato.ato i napiszą, dlaczego warto uczestniczyć w moich live'ach, czego się nauczyły, dlaczego warto polecać to innym osobom. Przygotowałam właśnie niespodziankę i będziecie mieli dostęp do wszystkich materiałów dotyczących kuchni, o których dzisiaj będę opowiadała. Dostaniecie link, więc myślę, że będzie warto, żeby otrzymać właśnie takie informacje i to będzie takie dla mnie miłe, jeżeli udostępnicie. Cześć Paulina. Ok. Ja dzisiaj szybko zaczynam, bo troszkę miałam jak zwykle opóźnienie. Sprawdzę tylko, czy mnie widać. Tutaj mam, słuchajcie, kuchnię, o której będę opowiadała. Jest bardzo dużo tych inspiracji, więc jeżeli macie ochotę, to udostępniajcie, tagujcie i komentujcie, będziecie mogli dostać później do tego katalogu dostęp. Tu są różne cenne informacje dotyczące kuchni. A ja dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o kuchni, która jest średniej wielkości. Oczywiście na tych zdjęciach będą przeplatały się różne kuchnie i pewnie będziecie się zastanawiali albo mówili, a ta kuchnia jest duża, a ta kuchnia jest mała, wcale nie jest średniej wielkości. Co to w ogóle znaczy kuchnia średniej wielkości i dlaczego ja tak nazwałam tego live'a? Dlatego, że bardzo dużo informacji jest na temat małych kuchni. Ja zapewne też kiedyś zrobię takiego live'a na ten temat. Ale dużo kuchni, których my projektujemy, one są najczęściej średniej wielkości. Albo jak zrobić z małej kuchni kuchnię średniej wielkości. I co ja mam na myśli? Mam na myśli taką kuchnię, w której jest wystarczająco dużo miejsca na przygotowywanie potraw. I takie powiększenie możemy uzyskać za pomocą odpowiedniej ilości blatów roboczych, zobaczcie, a w przypadku małych kuchni za pomocą wyspy. Czyli jeżeli byście zastosowali właśnie wyspę, to możecie tak tą powierzchnię roboczą po prostu powiększyć. Ja teraz po kolei Wam będę pokazywała różne rodzaje kuchni, będę o nich opowiadała. Zobaczcie, ta kuchnia ma blat roboczy po literze L. Ja Wam jeszcze tylko pokażę. Tutaj gdzieś miałam. Zaraz Wam pokażę, bo niestety nie ułożyło mi się po kolei. Nie widzę ich. Miałam tutaj jeszcze taką aranżację, którą chciałam pokazać, dlaczego ta kuchnia tak wygląda. O, jest. Nie. Nie ma. Nie mam wszystkich, nie wiem dlaczego, ale dobrze, nieważne. Na tej ścianie mamy murek, który powstał, aby przysłonić kuchnię. Ta kuchnia jest otwarta na salon, ale nie całkowicie, tylko właśnie zasłonięta kawałkiem ściany. I dzięki temu, że ona jest zasłonięta, od salonu widzimy tak naprawdę tylko, zobaczcie, ten fragment. I jest to bardzo dobry i prosty zabieg, żeby mieć kuchnię otwartą, a jednocześnie zamkniętą. Czyli jeżeli macie taki układ i macie możliwość, że ta kuchnia jest gdzieś po prawej stronie, po lewej stronie danego pomieszczenia, a nie centralnie na środku, możecie za pomocą ścianki właśnie ją przymknąć. I teraz musicie zwrócić uwagę, żeby w Waszej kuchni było jak najwięcej blatu roboczego. I teraz
Dużo się mówi o trójkącie roboczym, o pracy i tak dalej. Ja to zawsze tłumaczę w taki bardzo prosty sposób, że jeżeli mamy gdzieś lodówkę, obojętnie czy ona jest po lewej stronie kuchni, czy po prawej, my najczęściej szykując jakieś potrawy, wyciągamy dane produkty, półprodukty z lodówki. Musimy je gdzieś odłożyć. Dlatego przy lodówce powinien być kawałek miejsca, na którym możemy odkładać poszczególne elementy. Czyli tutaj w tym przypadku mamy szafkę, która ma około 60 cm. Następnie musimy te produkty przygotować. Najczęściej je myjemy, od razu myjemy, chociaż no, różne są potrawy, różne są produkty, no ale czy mięso, czy warzywa, je myjemy tutaj. Później musimy je gdzieś odłożyć i coś z nimi zrobić. Pokroić, posiekać, rozpakować, no różne rzeczy w kuchni szykujemy i te miejsce jest nam potrzebne. Czyli w przypadku takiej kuchni po literze L, tym miejscem będzie to miejsce i to miejsce. Jeżeli jeszcze jedna osoba by miała nam pomagać, no to musimy mieć więcej tego miejsca. Zobaczcie, tu jest jeszcze dodatkowe miejsce po tej stronie. I następnie coś z tym robimy. Pieczemy, gotujemy, smażymy i robimy to w tym miejscu. Tutaj mamy dodatkową przestrzeń, na której możemy odłożyć to, co uszykowaliśmy, tak? Czyli jeżeli mamy, powiedzmy, święta, które się teraz niedługo zbliżają i tych potraw mamy o wiele więcej do przygotowania, to dobrze jest, jak możemy te potrawy odłożyć. Czyli tworzy nam się jak gdyby taka linia komunikacji. Tak jak mamy na przykład, jak stoimy w kolejce do jakiegoś baru szybkiej obsługi. Gdzieś pobieramy sztućce, gdzieś serwetki, gdzieś są tacki, później wybieramy produkty i na końcu płacimy, albo najpierw płacimy i na końcu odbieramy te produkty. I tak samo w domu trzeba sobie to tak zorganizować, żeby ta kuchnia była dla nas bardzo wygodna. I teraz kolejne kilka ważnych rzeczy. Tutaj widzimy kratki wentylacyjne. Dwie. Jedna jest wylotowa, druga jest do podłączenia do okapu. Jak widzimy, okap jest tutaj w funkcji pochłaniacza i o tym bardzo dużo osób zapomina, projektując, urządzając swoją kuchnię. Czy my chcemy, żeby okap był podłączony do tej wentylacji, czy nie? Czyli czy chcemy mieć obieg otwarty, czy obieg zamknięty? Wtedy te całe powietrze, które jest zasysane, włącznie z tłuszczem, z tymi oparami z garnków, ono jest wyprowadzone na zewnątrz. Jeżeli nie, to mamy okap, który spełnia funkcję bardziej pochłaniacza. No i w jednym, w drugim przypadku te filtry, które tutaj się znajdują, co jakiś czas, raz do roku trzeba wymieniać. Plusy i minusy jakie są? No takie, że jednak w tym obiegu otwartym, zamkniętym, czyli w jednym, który mamy wyprowadzenie do na zewnątrz budynku, będziemy mieli te wszystkie zapachy, jak gdyby one się wydostają na zewnątrz, czyli nie wracają z powrotem w stronę kuchni. I jest to dosyć korzystne, ale nie zawsze chcemy mieć taką możliwość. Nie zawsze chcemy na przykład obudowywać te szafki, robić sufity podwieszane, tak żeby ta rura, która tutaj będzie szła, żeby ona gdzieś była ukryta. Nieraz chcemy, żeby po prostu ta ściana była lekka, żeby też tych szafek było mało, żeby na przykład szafki nie były do góry. Dlatego, że chcemy, żeby na przykład ta przestrzeń była taka trochę lżejsza. I jeżeli mamy bardzo małą kuchnię, to najczęściej stosujemy szafki do samego sufitu, ale przy średniej wielkości kuchni nie zawsze musimy to robić. Wszystko zależy od tego, ile gotujemy, jaki tryb życia prowadzimy. Także tutaj byście musieli to sobie sprawdzić i dopasować do swoich potrzeb. Ja teraz tylko sprawdzę, czy wszystko jest ok. Dobra. Widzę, że jest wszystko w porządku. I teraz tak, kolejna rzecz, oświetlenie. Pod szafkami koniecznie musicie mieć oświetlenie. Jeżeli nie będziecie mieli dobrego oświetlenia i będziecie stali na przykład tyłem do światła, bo tutaj akurat światło jest po tej stronie, to będziecie mieli bardzo ciemno. I ja tutaj Wam polecam zastosowanie profili LED-owych. Nie jakichś oczek halogenowych, które co chwilę się przepalają, tylko profilu. Profil możecie
zamówić sobie, żeby stolarz Wam zrobił w dolnej części szafek i żeby na przykład każda z tych szafek jest osobno montowana, ale żeby miały wspólne dno. Czyli jeden taki długi pas płyty meblowej. Dzięki temu od dołu bardzo ładnie będzie to wyglądało, szczególnie jak będziecie siedzieli na kanapie, to będziecie widzieli właśnie tylko taki strumień tego światła. Światło powinno być ciepłe, barwa temperaturowa powinna być ciepła, tak żeby bardzo dobrze się pracowało. Zobaczcie, tutaj mamy kuchnię bardzo małą. Też mamy taką sytuację, że mamy dwie kratki wentylacyjne, czyli już wiemy, że okap nie jest podłączony do kratki. I tutaj mamy okap nie wolno wiszący, tylko schowany, taki wysuwany, taki typu slim. Te okapy, jak się wysunie, one większą powierzchnią mogą tą parę zasysać. Tutaj są też zastosowane oczywiście filtry węglowe. Ale tu musicie zwrócić uwagę na to, jak jesteście wysocy, albo jeżeli mieszkacie we dwoje, na przykład jedna osoba jest wysoka, druga niska, to będzie ciężko Wam dopasować, żeby ten wysuwany okap Wam nie przeszkadzał. Tutaj odległość pomiędzy szafkami jest około 60 cm. Najczęściej się tak robi, więc dla osoby, która ma około 1,74 m, może być niewygodnie, bo na wysokości tutaj linii oczu albo buzi będzie ten element wysuwany. W takim przypadku lepiej zastosować okap, który jest niewysuwany, żeby po prostu nie przeszkadzał. Oczywiście, jeżeli mamy takie rozwiązanie, możemy też go nie wysuwać, ale one działają troszeczkę inaczej i na to powinniście zwrócić uwagę. Tutaj mamy też wolno wiszący okap, mamy też oświetlenie, zobaczcie. I tutaj mamy jeszcze coś, o czym wcześniej nie powiedziałam, o gniazdach prądowych. Gniazda prądowe mogą być albo na ścianie, albo pod szafkami zamontowane, albo mogą być w blatach. Przy czym, jeżeli w blacie mamy bardzo mało miejsca, albo pod, na przykład zobaczcie, tutaj są szuflady, ale gdyby tutaj był na przykład piekarnik, albo tutaj był piekarnik, no to już nie możemy tego gniazda w blacie zamontować ze względu na to, że ta puszka od tego gniazda będzie potrzebowała trochę miejsca. Ja zaraz Wam tutaj to pokażę. Zobaczcie. Tu jest gniazdo w blacie. Otwieramy, zamykamy. To jest dosyć wygodne rozwiązanie, bardzo praktyczne, jeśli chodzi o wyspę. Także możecie sobie coś takiego tutaj zastosować. I teraz pokażę Wam jeszcze, zobaczcie. Tu jest okap typu slim, taki typowy wysuwany. Gniazda są schowane tutaj pod szafkami, jest profil wbudowany. A tutaj mamy okap, który nie jest wysuwany i też jest wmontowany. Zwróćcie uwagę też na to, że jak będziecie mieli właśnie jakieś profile LED-owe zamontowane w dolnej części szafek, możecie mieć je, ten włącznik może być taki bardzo mały w profilu, ale możecie też mieć na fotokomórkę, czyli na ruch ręki, ale możecie też mieć zrobiony włącznik taki normalny, wbudowany. Szczególnie jeżeli stosujecie to rozwiązanie, gdzie gniazda prądowe są ukryte w szafce. Żeby coś takiego zrobić, wystarczy, żeby dno szafki było pogrubione o dwie płyty grube meblowe i wtedy tą puszkę można tam zamontować. Jakie są plusy i minusy? Są zwolennicy i są przeciwnicy. Niektórzy mówią, że te kable tutaj wiszą i że one źle wyglądają, ale teraz pytanie, czy gniazda prądowe w szklanej tafli będą wyglądały dobrze. Nie da się dopasować idealnie kolorystycznie do danego koloru, szczególnie jeżeli ten kolor jest dosyć intensywny. Zobaczcie, tutaj jest kuchnia, która widać, że jest bardzo minimalistyczna. Fronty są zrobione z białego MDF-u, wylakierowane, a blat i tutaj ten element na ścianie jest z korianu. I tutaj mamy gniazdo prądowe tylko jedno i ono jest schowane. Znaczy potrójne, ale jest schowane. Jest to oczywiście wersja taka bardzo minimalistyczna. Jeżeli mamy dużo garnków, jeżeli bardzo lubimy gotować i tak dalej, to pewnie się nam ta kuchnia nie sprawdzi. Ale jeżeli chcemy mieć kuchnię otwartą na salon, bardzo elegancką, nie przebywamy dużo, nie gotujemy jak gdyby dużo w tej kuchni, dużo jemy na mieście i tak dalej, to jak najbardziej ta kuchnia może nam się sprawdzić. I teraz pokażę Wam kilka tutaj nietypowych rozwiązań. Zobaczcie, piekarnik jest tutaj z boku szafki, czyli jak macie jakiś problem funkcjonalny, żeby zrobić kuchnię i nie macie miejsca na przykład na piekarnik, to też możecie go tutaj w tym miejscu zrobić. Albo na przykład
jakąś kuchenkę mikrofalową albo parowar. Zmywarka jest zrobiona w tej części. Lodówka jest bardzo mała tylko w tej części. I tutaj mamy wysuwane karko. Zwróćcie uwagę, że tutaj nigdzie nie ma uchwytów, czyli mamy uruchamianie, otwieranie tych szafek za pomocą tip-ona, a tutaj mamy wpuszczane fronty, czyli fronty frezowane, tak żeby można było chwycić i otworzyć. Przy takich rzeczach jak zmywarka, jak lodówka, jak cargo, jeżeli nie mamy wspomagania za pomocą prądu, czyli nie mamy specjalnych elementów, które nam otwierają te sprzęty, musimy mieć jakiś uchwyt. Może być to uchwyt doczepiany, jakieś gałki, to mogą być fronty, które są frezowane, tak jak w tym przypadku, ale coś musimy mieć. Nie da się zrobić na sam tip-on tego rodzaju sprzętów, chyba że mamy jakieś wspomaganie za pomocą prądu. Są specjalne takie siłowniki, które powodują, że na przykład dotkniemy kolanem i coś tam się nam otworzy, ale to musi być wspomagane i przy takim podstawowym zastosowaniu nie będziemy mieli takiej możliwości. Ok, jak macie jakieś pytania, słuchajcie, dajcie znać. Tutaj przypominam, że dla wszystkich osób, które udostępnią, zaznaczą, że to jest projektowanie wnętrz, a to i napiszą, dlaczego warto oglądać i co Wam się podoba w moich live'ach. Mam przygotowaną niespodziankę, dostaniecie dostęp do tych wszystkich materiałów dotyczących kuchni. Także myślę, że warto i zachęcam Was i polecam. Ok. Kolejne rozwiązanie. Ja sobie tylko jeszcze sprawdzę. Ok. Kolejna kuchnia. Zobaczcie. Tutaj mamy mało tego blatu roboczego. Stosunkowo mało. Więc możemy ten blat dołożyć w postaci wysp. Ta wyspa jest zrobiona na stałe. Nie jest funkcją siedzenia. Oczywiście są to jakieś predyspozycje indywidualne moich klientów, ale równie dobrze możecie zrobić taką wyspę, do której będzie można tutaj przysiąść. Można zrobić jakieś hokery, można wysunąć blat i tak dalej, i tak dalej. Tutaj szafki mamy już do samej góry, okap jest wysuwany, gniazda prądowe są u góry zrobione. I teraz zobaczcie, jak ładnie tafle szklane wyglądają właśnie bez tych wszystkich gniazd prądowych. Także może się to sprawdzać. Tutaj mamy drugie gniazdo prądowe w blacie i takie nietypowe oświetlenie, które jest zrobione i doświetla nam ten blat. Także światło jest bardzo ważne i funkcja też jest istotna. Tutaj w tym miejscu mamy lodówkę, czyli wyciągamy coś z lodówki, troszeczkę mamy dalej do umywalki, ale to było jedyne sensowne miejsce, gdzie można było umieścić tą lodówkę i tutaj mamy płytę, czyli mamy jak gdyby też taki trójkąt zrobiony i dosyć dużo miejsca, także nawet dwie osoby mogłyby dane jakieś potrawy przygotowywać. Ok, teraz przejdę z powrotem do moich kuchni. Na co chciałabym jeszcze zwrócić uwagę? Jeżeli macie kawomat i macie piekarnik, to sprawdź dokładnie przy zakupie, na jakiej wysokości powinny być zamontowane, dlatego że najczęściej kawomaty, chociaż nie wszystkie modele, powinny być niżej zamontowane niż piekarnik ze względu na wymianę zbiorników z kawą i tak dalej. I bardzo często one są powinny być montowane poniżej linii blatu, ale nie jest to reguła. Więc to, jak ten piekarnik z kawomatem będzie zamontowany, zależy tak naprawdę od modelu, jaki kupicie, więc powinniście tutaj sprawdzić, bo możecie też, jeżeli na przykład jesteście takimi minimalistami albo chcecie, żeby wszystko było idealnie w jednej linii, to też możecie na wysokości tego blatu to zrobić, ale sprawdź, czy nie będzie Wam za wysoko z kolei do piekarnika, żeby coś tam wkładać, żeby sprawdzić, żeby wyczyścić te zbiorniki, więc tutaj na to bym chciała, żebyście właśnie zwracali uwagę. Kolejna kuchnia, po literze L, dosyć dużo blatu roboczego, bo mamy i tutaj kawałek, i tutaj kawałek, i tutaj kawałek. Lodówka znajduje się po tej stronie, ale wyspa powoduje, że możemy z jednej strony jeszcze coś zrobić, mamy w środku jakieś szafki, szuflady, a z drugiej strony ktoś może usiąść i z nami porozmawiać. Szafki też nie są do samej góry, przez co ta kuchnia jest lżejsza
I tutaj jeszcze też powiem o kolorystyce. Zobaczcie, ona jest cała biała i tylko ten pas dmuchawców, który projektowaliśmy specjalnie pod tą kuchnię, on jak gdyby wyróżnia tą kuchnię. Czy to jest kuchnia ponadczasowa? I tak i nie, dlatego że jest biała, bardzo uniwersalna, blat jest jasno-szary, więc ona no, cały czas teoretycznie będzie modna, ale te grafiki, które tutaj się znajdują, one są nietypowe, ciężko mi teraz tutaj pokazać, bo to nie jest zdjęcie, tylko to jest grafika. One bardzo fajnie wyglądają na żywo, ale oczywiście są dosyć intensywne. Zieleń jest przyjemna dla oka, więc raczej nie będzie nas męczyć, ale nie jest to takie wnętrze, jakby to nazwać, takie klasyczne, uniwersalne dla każdego. Albo się komuś po prostu to będzie podobało, albo nie. I na to też musicie zwrócić uwagę, żeby ta przestrzeń pomiędzy szafkami, to co tam wkładacie, albo w ogóle same meble, żeby one Wam wystarczyły tak długo, na ile mają wystarczyć. Czyli jeżeli zakładacie, że chcecie mieć tą kuchnię na 5 lat, to żeby przez 5 lat Wam się dobrze z niej korzystało. Tutaj chciałam zwrócić uwagę, że w szafce narożnikowej, to może słabo będzie widać, są zrobione takie półeczki na wino. Także jeżeli chcecie gdzieś umieścić wino, możecie też to zrobić właśnie w takiej w szafce górnej. Tu pokażę kolejną rzecz. Zobaczcie. Zlew. Temat zlewu. Jeżeli mamy blat kamienny z kompozytu jakiegoś kwarcowego, ze spieku, z korianu, tak jak tutaj jest, możecie mieć zlewy, które są wpuszczane. I dużo osób się pyta, no ale jakie te zlewy robić? Czy robić z tego samego, z czego jest blat? Czy robić stalowe? Czy robić granitowe? Jakie robić? I muszę Wam powiedzieć, że tych produktów jest tak dużo i zlew, jakbym powiedziała, że zlew stalowy jest super, no to jedni powiedzą, że tak, że im się sprawdzi, a drudzy powiedzą, że nie, no, że beznadzieja. Wszystko zależy od tego, jaki ten zlew kupicie. Najlepiej to przetestować w sklepie, zobaczyć w ogóle, jak te zlewy się zachowują, zapytać się sprzedawcy, zapytać się, czy możecie tam coś wylać, sprawdzić, żeby zobaczyć, czy to się bardziej rysuje, czy nie. W każdym bądź razie tutaj widzimy krawędź tego blatu, więc żeby ten zlew był taki podwieszany, ta krawędź musi być wodoodporna, czyli wszystkie blaty laminowane nam odpadają. Podobno najbardziej odporne są zlewy, które są granitowe, ale też znam dużo zwolenników zlewów, które są całkowicie stalowe. Zobaczcie, kolejna rzecz. Tutaj mamy zamienione miejscami kawomat z piekarnikiem na życzenie klienta, ale tutaj musicie naprawdę wziąć pod uwagę też swoją wysokość i funkcjonalność, żeby Wam wygodnie się różne rzeczy nabierało, więc tutaj możecie to sprawdzić. To, co chciałabym tutaj pokazać, to dwie rzeczy. Po pierwsze, kuchnia jest na tym ciągu, ale jest zrobione też ciągu po tej stronie. Przy czym od tej strony mamy szafki, ale żeby nam było wygodniej korzystać ze sprzętów, to odwróciliśmy stronę i zrobiliśmy właśnie piekarnik i kawomat z tej strony. Czyli dwie poprzednie szafki się otwiera z tej strony, a te z tej strony. I tutaj też możecie sobie coś takiego zastosować, jeżeli macie bardzo wąskie kuchnie. Ja zauważyłam, że dużo takich wnętrz się robi, które są bardzo wąskie. I to rozwiązanie bardzo fajnie się sprawdza, czyli od tamtej strony mamy lodówkę, która jest zasłonięta, od tej strony mamy kawomat i piekarnik. Druga rzecz to jest okap, który tutaj mamy podłączony on jest podłączony do komina, ale tutaj mamy funkcję wyjeżdżającą. Są jeszcze też takie, które zasysają do środka, czyli kupujemy płytę i mamy tutaj tą funkcję jak gdyby okapu w środku kominowego, który zasysa nam z garnków bezpośrednio całą tą parę wodną do wewnątrz. To wyjeżdża do góry i na dół. Oczywiście jest to o wiele droższa opcja niż taki podszafkowy, ale może się bardzo sprawdzać w wyspie i nieraz pod względem technicznym, konstrukcyjnym mamy problem, żeby taki okap zrobić na suficie. Wtedy możemy go zrobić tutaj. Przy czym szafki, które się znajdują pod, muszą być specjalnie zaprojektowane tak, żeby wszystkie sprzęty się zmieściły. To jest jedna rzecz. A druga, to musicie zwrócić uwagę na to, że jeżeli chcecie te wszystkie opary mieć na zewnątrz, już na etapie budowy w posadzce trzeba zrobić wyprowadzenie do tego okapu na zewnątrz. Czyli najpierw idzie posadzką, później idzie do góry i robimy wyprowadzenie. To musi być zaprojektowane, słuchajcie, wcześniej.
Cześć Dagmara, cześć, cześć, cześć. Udostępniła Agnieszka, super, super. Udostępniajcie, komentujcie, dlaczego warto oglądać. Dodajcie, zobaczcie, małpa, projekty, wnętrz. Aha, wy nie widzicie teraz tego. A nie, widzicie. Małpa, projekty, wnętrz, kropka, a to, żebym mogła Was znaleźć, kto udostępnił, a kto nie. Ja opowiadam dzisiaj o kuchniach, jak urządzić kuchnię średniej wielkości. Dobrze. To jadę dalej. Ja przygotowałam tych kuchni bardzo dużo i w ogóle temat kuchni to jest temat rzeka, bo można go rozpatrywać w różnych, słuchajcie, aspektach. Między innymi można to robić pod kątem też stylistyki, no ale dzisiaj już nie dam rady wszystkiego powiedzieć, więc postaram się o takich technicznych i funkcjonalnych rzeczach. Zobaczcie, tu jest kolejna kuchnia. Tylko sprawdzę, czy widzicie, ok. Bardzo typowe polskie rozwiązanie, czyli mamy salon z kuchnią, mieszkanie w jakimś bloku. Nie mamy za dużo tej przestrzeni, a ta kuchnia jest na zewnątrz. I teraz wiele osób mi się pyta, no dobrze, Pani Agnieszko, ale co tutaj zrobić, bo ta kuchnia jest otwarta, my chcemy, żeby ona była taka elegancka i żeby to tak nie wyglądało, że ta kuchnia ciągle i kuchnia i kuchnia. No i można, słuchajcie, sobie w różny sposób pomóc. Zobaczcie, ta kuchnia jest zrobiona w ten sposób, że od strony wejścia korytarza mamy półki, które są pod różnymi kątami, czyli jest to jakiś element dekoracyjny na książki i możemy sobie zrobić biblioteczkę. Od tej strony mamy to zabudowane, lodówka i szafka nad też jest zabudowana i całość też mamy pochowaną, czyli jak najmniej tych elementów jakichś nietypowych wystających. Tutaj jest tylko przełamanie na, zobaczcie, jakieś tam winne książki kucharskie i ocieplone tym pasem laminatu drewnopodobnego. Czyli staramy się, żeby ta kuchnia była funkcjonalna, żeby dużo się w niej zmieściło, a jednocześnie, żeby była lekka i minimalistyczna, żeby nam tego wnętrza nie zagraciła. I to jest bardzo dobre rozwiązanie. Ta kuchnia absolutnie nie musi być tylko i wyłącznie biała. Może być granatowa, niebieska, szara, no w zależności od tego, tak jak powiedziałam, na ile lat to ma nam wystarczyć, kiedy nam się nie opatrzy. Jeżeli ktoś zada mi pytanie, a kiedy mi się to nie znudzi, no to ciężko mi jest na to odpowiedzieć, bo to są bardzo indywidualne preferencje, ale możecie no, przemyśleć to, poprzebywać, tak jak ja zawsze mówię w innych lekcjach kursu na wnętrza, że jak zbieramy inspiracje i wchodzimy do różnych osób, do różnych miejsc, restauracji, jeździmy po hotelach i tak dalej, to żeby zobaczyć, jak my się czujemy w danym miejscu. Bo bardzo często podoba nam się to, czego nie mamy. To tak jak z wakacjami, że gdzieś tam pojedziemy, albo z drinkami, słuchajcie, kupujemy drinki, bo one tam smakowały nam cudownie na tej Majorce, potem przyjeżdżamy do Polski, no i te drinki już nam w ogóle nie smakują i się okazuje, że to jest w ogóle nie do wypicia. No i żeby ta kuchnia też nie była taka nie do strawienia i nie do wypicia, no to musicie pomyśleć, czy te kolory, w których będziecie tą kuchnię urządzać, czy one będą dla Was na tyle fajne, na tyle, może nawet nie, że neutralne, bo niekoniecznie kuchnia musi być neutralna, ale że będziecie się w niej czuli dobrze przez najbliższe X lat. To musicie sobie już powiedzieć, na ile tą kuchnię urządzacie. Dobra. Jedna rzecz jeszcze Wam powiem. Nie zapominajcie o szufladach. Oczywiście szuflady, szczególnie te z powalniaczem, to takie bardzo wygodne, te na lata, często firmy Blum, ale może też być PK, one są bardzo praktyczne i one też są droższe niż zwykłe szuflady. Ale jeżeli Was stać i macie możliwość, to zróbcie sobie tych szuflad jak najwięcej, dlatego że szuflady są bardzo wygodne w użytkowaniu. I nie tylko na sztućce. To mogą być garnki, talerze, przyprawy i jak najwięcej szuflad. Jeżeli się okaże, że całość kuchni bardzo mocno poszła do góry, bo macie bardzo dużo rzeczy wkładanych do środka, właśnie takich nietypowych, fajnych systemów, które ułatwiają życie, no to ewentualnie możecie tą ilość zminimalizować. No ale te 3 szuflady minimum musicie mieć. Jeżeli się da, to najlepiej 6 albo 9 i mogą być też dosyć szerokie. Kolejny przykład. To jest mieszkanie pod wynajem
I mamy salon znowu otwarty z bardzo małą kuchnią. Gdzieś, gdzie osoby muszą przyjść zjeść, to nie jest oczywiście rodzina, bo nie mamy stołu takiego normalnego, gdzie możemy przysiąść, więc mamy delikatny element, zobaczcie, który jest doklejony do naszej zabudowy, gdzie można usiąść na hokerach i coś zjeść. Takie kuchnie są bardzo ekonomiczne. Jeżeli robicie do domu coś takiego dla siebie, to też musicie się zastanowić, czy pochowacie wszystkie sprzęty. To musi być jak gdyby skrojone na miarę, więc na to zwracajcie, słuchajcie, uwagę. To jest duża kuchnia, dosyć duża kuchnia, którą przerabialiśmy. Ja gdzieś miałam chyba... Zaraz zobaczę, czy mam tutaj zdjęcia przed i po... Nie, nie mam. Na Instagramie będę miała. Na Instagramie, jak sobie wejdziecie, to powinny być przed i po, jaka była różnica, jak się ta kuchnia zmieniła. Teraz ja Wam pokażę, zobaczcie, to jest projekt. Projekt. Nawet nie wizualizacje fotorealistyczne, tylko takie rysunkowe. Tak to wygląda opracowanie. I teraz, co ja bym chciała Wam tutaj pokazać? Zobaczcie. Ta kuchnia jest jednocześnie zamknięta, ale otwarta na jadalnię. Więc też musicie zwrócić uwagę na to, jak ta kuchnia będzie się prezentowała od strony jadalni. A tu mamy drugie wejście, gdzie wchodzimy do domu i żeby szybko te zakupy tutaj wnieść, bez wchodzenia przez właśnie salon, żeby ktoś ta stan nie widział, możemy bokiem wejść. Takie boczne wejście jest bardzo wygodne. I teraz to, o czym ja chciałabym powiedzieć, to zobaczcie. Tutaj pod oknem mamy grzejnik. To jest bardzo częsty problem w wielu mieszkaniach, w wielu domach, bo grzejnik musi być, no jeżeli musi być, to musi być. Jeżeli nie mamy ogrzewania podłogowego, on już jest, nie mamy opcji, żeby on zniknął, no to on się najczęściej znajduje pod oknem. I co teraz z takim grzejnikiem zrobić? Tutaj są zrobione szafki, które nie są zamknięte, powietrze swobodnie się dostaje. Wyglądają jak te przeszklone, chociaż tutaj przeszklenia nie ma. I są położone płytkie półeczki, na których, tak jak tutaj widzimy, są jakieś książki, ręczniki, coś tutaj się znajduje. A temperatura może sobie tędy tutaj przechodzić. Od góry oczywiście musimy mieć wycięcie w blacie, żeby to powietrze ciepło szło do góry. Ale dzięki temu mamy ten grzejnik w jakimś stopniu zabudowany, bardzo ograniczonym, zabudowany. My go praktycznie nie widzimy, a jednocześnie powietrze sobie swobodnie przychodzi, więc jest to jedna z takich opcji dosyć praktycznych. Tutaj zwróćcie uwagę, że mamy nietypowy okap, bo on jest też zabudowany, podszafkowy, ale w takiej zabudowie z elementami zdobień, czyli jest to też zrobione pod względem stylistycznym. Niekoniecznie to musi być wolno wiszący okap, czy to jest kuchnia właśnie rustykalna, jakaś śródziemnomorska, skandynawska. Tutaj bardzo często są wolno wiszące okapy, ale możecie też taki dosyć nowoczesny okap z podłączeniem do komina sobie w jakiś sposób ciekawy zabudować. Dodatkową opcją, której tutaj nie widać, ale też możecie sobie zrobić u siebie, to jest oprócz tego, że szafki są od dołu podświetlane, możecie sobie zrobić podświetlanie szafek tych, które są przeszklone. Tak, żeby zobaczyć sobie, co dokładnie na tych półkach się znajduje, z opcją oczywiście włączenia i wyłączenia w dowolnym momencie, więc to też się może sprawdzać. Mogą się sprawdzić też u Was takie wąskie szafki wysuwane na suszenie ręczników, czyli jeżeli dużo gotujecie, chcecie gdzieś się suszyć, a nie chcecie wieszać tutaj, tak jak większość z nas robi, czyli na tej klapie od piekarnika, a nie macie żadnych tutaj relingów, bo nie lubicie tego, nie macie żadnych wieszaków, to możecie w takiej szafce sobie tutaj powiesić. Oczywiście no, wilgoć się gdzieś gromadzi. Ktoś by powiedział, no jest też jest ten ręcznik zamknięty, no ale jednak wisi, schnie, to nie jest szczelna, zamknięta szafka, a nie mamy na wierzchu tego mokrego ręcznika, więc może się nam to przydać. Ok, żebym ja się tutaj nie rozpędziła. Dzięki Dagmara za udostępnienie, dzięki, Agnieszka też dziękuję, fajnie, cieszę się, że Wam się podoba. Słuchajcie, jak macie jakieś pytania, to jest dobry moment, żeby je zadać, bo może coś konkretnego Was nurtuje, a ja bardzo chętnie Wam mogę pomóc i odpowiedzieć na Wasze pytania. Temat kuchni to jest, słuchajcie, temat rzeka. Można by było o tym opowiadać bez końca.
Tak się zastanawiałam, jak ten temat, jaki temat w ogóle wybrać na tą kuchnię, jak podzielić całą tą obszerną tematykę kuchni na małe kawałki, to się zastanawiałam, czy dzisiaj opowiadać właśnie o małej kuchni, czy o tej średniej wielkości. I tak stwierdziłam, że o średniej wielkości, bo różnie to bywa właśnie z interpretacją i może większość z nas ma, myśli, że ma średniej wielkości kuchnię. Mam nadzieję, że Wam się to, słuchajcie, przyda. Dobra. To ja już opowiadam dalej. Pozostało nam tylko 20 minut. I jeszcze może jak jestem przy tym zdjęciu, to jeszcze zwrócę Wam uwagę na okno. Ja wiem, że to może nie jest teraz najistotniejsze, ale na oknie musicie planować taki system zasłaniany, o ile będziecie go chcieli mieć, żeby Wam nie przeszkadzał w pracy. Czyli akurat w tym przypadku mamy tutaj roletę rzymską, która wisi do jakiejś tam wysokości. Zauważcie, że ona jest przepuszczająca światło, czyli to nie jest funkcja kotary, zasłony, tylko funkcja bardziej firany, czegoś, co jest przezierne. I w jaki sposób nas od tych sąsiadów, powiedzmy, optycznie oddziela, nie jest spuszczone do samego końca. No i to światło tutaj przenika, bo mamy jakieś jeszcze dodatkowo, zobaczcie, rolety. Czyli my możemy roletami to zamknąć, a tutaj ta funkcja dekoracyjna zostaje. Postaram się pokazać jeszcze w innych projektach inne rozwiązania na okno w kuchni, bo to też moim zdaniem jest dosyć istotne. Tutaj mamy fragment jadalni, którą widzieliśmy od strony kuchni i tu chciałabym tylko Wam powiedzieć, że jak projektujecie kuchnię i ona jest częściowo otwarta albo w ogóle otwarta, to żeby kolorystyka tej kuchni, stylistyka tej kuchni pasowała do reszty domu, szczególnie jeżeli to jest parter, to żeby do reszty parteru pasowała, jeżeli to jest mieszkanie, no to do jakiegoś salonu, korytarza otwartego i tak dalej, żeby to nie było zupełnie z jakiejś innej bajki, żeby czuło się, że to jest spójne stylistycznie i kolorystycznie. Czyli nie malujemy każdej ściany, każdych ścian w każdym pomieszczeniu na inny kolor. Chyba, że to jest jakiś taki nasz zamysł i lubimy intensywne kolory. Tutaj jest kolejna kuchnia. Zaraz pokażę zdjęcia tej kuchni. To jest projekt i to jest kuchnia, która jest otwarta. To jest przerobiona stara kuchnia. Jak chcecie zobaczyć przed i po, to one też będą na Facebooku i na Instagramie niedługo, więc będziecie mogli sobie zobaczyć te rzeczy. I ona jest oddzielona takim nietypowym regałem, który został zaprojektowany na zamówienie i jest trójstronny. Czyli od strony salonu mamy to, tu mamy bok od strony kuchni i od wewnątrz też mamy możliwość chowania. Przedziela nam to i zasłania przestrzeń pomiędzy kuchnią a salonem. Może ja pokażę dalej. Zobaczcie, tak to wygląda. Tu mamy jakąś przezierność, ale ta część z lodówką, z piekarnikiem, to wszystko jest zasłonięte. Widzimy fragment jadalni, fragment salonu, a reszta jest zakryta. Nietypowe rozwiązanie to jest okap, który jest, zobaczcie, tak dziwnie zabudowany, że nie wygląda jak okap. Ja zaraz Wam pokażę. Sekundeczka. Gdzieś tu miałam zdjęcia. Zdjęcie zaraz Wam pokażę tego. No ja tych materiałów dużo dla Was przygotowałam, nie wiem, czy wszystko zdążę. Ale dla wszystkich osób, które udostępniły, dostaną wszystkie inspiracje tutaj dotyczące właśnie kuchni. Zobaczcie, to jest ta kuchnia. Tu jest lekko przezierny regał. Mamy tą kuchnię od tej strony. Ta część jest tutaj widoczna. Bardzo minimalistyczny okap. Zobaczcie, widzicie? Tutaj można coś ustawić. Ta część jest jak gdyby wysunięta lekko do dołu i całkowicie nam go zasłania. Czyli ta kuchnia jest bardzo elegancka, chociaż jest w takim klimacie troszkę nowoczesno-skandynawskim. Tak to wygląda od przodu. I mamy możliwość po tej stronie blatu jakieś pochować rzeczy, które nie chcemy, żeby były widoczne. Ale zobaczcie, nawet tutaj w narożniku mamy kawomat, mamy jakiś czajnik, one nie wyglądają tutaj w jakiś sposób źle, przez to, że jest dosyć dużo miejsca, że to wszystko jest w takich kolorach ciepłego drewna i w bieli to wszystko ładnie się tutaj komponuje. Dobra. A okap nie musi, zobaczcie, okap nie musi być wcale zwykły i nie musi być zabudowany setką różnego rodzaju szafek. To jest kuchnia, która była przez nas tylko przerobiona. Czyli wymieniliśmy fronty, wymieniliśmy szkło,
Ja może Wam pokażę przed i po. Sekundeczkę, pokażę Wam przed i po, jak to wyglądało. Już Wam pokazuję. Bo to jest ciekawe, jak się za pomocą kilku rzeczy może dane wnętrze zmienić. Gdzieś katalog przed i po. Ok, zobaczę, czy tutaj to jest. Chyba jest. Dobra. Zobaczcie. To jest przed. Tafla szklana, jakiś ciemny kolor, na grafitowo pomalowane, okap, tu jest sufit podwieszany, jakieś wnęki z karton gipsu, takie, zobaczcie, tam pewnie brud osiada, jakieś takie dziury jak gdyby w ścianie i jakieś szafki drewniane. A tak to zmieniliśmy. Ten kolor troszeczkę jest tutaj zbyt intensywny niż w realu, on jest taki bardziej przytłumiony, ale tak to zdjęcie akurat zostało zrobione. Fronty zostały, zobaczcie, wymienione. Piekarnik tutaj jest przesunięty z, nie wiem, już teraz nie pamiętam, czy to była chyba mikrofalówka. Całość, jak gdyby ten karton gips, który tu był zabudowany na chyba 40 czy 50 cm, został wyrzucony. Wnęki zostały obłożone płytą meblową, czyli bardzo łatwo je wyczyścić i tam w środku można mnóstwo różnych rzeczy, słuchajcie, pochować. Fronty też zostały wymienione, chyba tylko chyba uchwyty zostały te same, już teraz nie pamiętam, się cofnę. Nie, uchwyty też są trochę inne. I tutaj mamy witrynkę na szkło i całość stała się o wiele bardziej lekka. Ten laminat, który widzieliśmy tam od strony kuchni, on przeszedł na boczną ścianę i jeszcze kawałek od strony salonu. Dzięki temu ta ściana się tak szybko nie wybrudzi, bo tutaj dzieciaki biegają. Jest zrobiona taka kreatywna ściana na obrazki dziecięce, gdzie można pisać, rysować, taka półeczka na właśnie kredę, na kredki, na magnesy i na to, że ewentualnie jakby cokolwiek spadało, to żeby właśnie nie spadało na ziemię. I ta kuchnia, jak gdyby taką wstęgą, opaską, zatacza nam tutaj, obejmuje jak gdyby ten mur i chroni go też przed pobrudzeniem. Jest to część też integralna salonu, bo później ten kolor też się pojawia w salonie. Także jak myślicie o danej kuchni i nawet chcecie ją przerobić, to pamiętajcie, i ona jest otwarta, że możecie to zrobić w taki sposób, żeby to wszystko razem ze sobą, słuchajcie, pasowało i żeby ten salon łączył się z tą kuchnią i jednocześnie tą kuchnię oddzielamy w jakiś sposób, żeby na przykład nie było widać jakichś takich sprzętów albo brudu, albo że mamy bałagan i tak dalej. Także o tym musicie zawsze też pomyśleć. Ok, dobra. Kolejna kuchnia. To jest mieszkanie dwupoziomowe. Nie pamiętam, jaki jest metraż, ale nie jest za duży. W salonie tutaj mamy od tej strony, jak gdyby salon, to jest lustro i tak dalej. Mało miejsca i tutaj też mamy bryłowość, tak? Czyli mamy wnętrze, które jest niewielkie, przynajmniej w tej części parterowej tego mieszkania. Mamy wejście do łazienki, które jest zabudowane tak, żeby bardzo dużo rzeczy można było przechowywać, a jednocześnie, żeby nie było wolno stojących mebli. I meble, które znajdują się tutaj w salonie, one też pojawiają się w kuchni, w tych szafkach, które są zabudowane do samej góry. Przy otwartych przestrzeniach zwracajcie uwagę na to, żeby te elementy, które się pojawiają, pasowały do tej kuchni. To nie musi być tak, że kuchnia sobie, reszta sobie, tylko mogą te elementy się integrować. Jeżeli mamy mało blatu roboczego, mamy lodówkę, przerwę, tutaj akurat mamy płytę, przerwę i zlew, musieliśmy tak rozdzielić ze względu też na różnego rodzaju przyłącza i na funkcjonalności, to róbcie wtedy, jeżeli macie możliwość, zróbcie wtedy wyspę. Albo wyspę taką na stałe, albo wyspę na kółkach, taką przenośną, którą za chwileczkę Wam pokażę. Ale zróbcie sobie miejsce wygodne do krojenia, do pracy, żebyście później nie żałowali, że tego miejsca macie za mało. Szczególnie jeżeli da się zrobić właśnie tą wyspę. Jeżeli chcecie jeść szybko śniadanie, chcecie mieć wszystko obok siebie, albo zapraszacie gości, chcecie mieć miejsce na drinka, możecie zastosować też
jakiś element tej wyspy, która jest wysunięta, do tego zrobić hokery, zrobić tą wyspę wyższą. Ta część wysunięta może Wam przysłaniać na przykład to, co znajduje się na wyspie, albo żeby nie było widać tak bezpośrednio tego brudu. Także możecie pokombinować tutaj w tym zakresie, ale przede wszystkim myślicie o funkcjonalności. Tutaj kolejny przykład z grzejnikiem pod oknem, zobaczcie. Grzejnik pod oknem to jest kuchnia taka nowoczesna, powiedzmy skandynawska. Bardzo dużo miało być elementów do przechowywania, stąd te szafki, które tutaj się znajdują. Niestety tu dużo miejsca zabierał komin, więc mamy ja może tak pokażę, ograniczoną przestrzeń. Mogliśmy tutaj bardzo płytkie tylko szafki zrobić. Część zamknięta, część otwarta, półki na wino i jeszcze zamknięte szafki. Także ten podział, jak gdyby tego, co tu się dzieje, zrobił taką modułowość. Zobaczcie, te szafki idą tutaj nawet nad podciągiem, czyli cała ta przestrzeń jest wykorzystana. Tutaj mamy blat roboczy, a jednocześnie możemy usiąść i zjeść na szybko śniadanie. Częściowo od strony salonu jest grzejnik zasłonięty, a częściowo mamy go otwartego, także swobodnie to powietrze przepływa i wykorzystaliśmy tą przestrzeń, która bardzo często jest niewykorzystywana w małych wnętrzach, więc tutaj zwracajcie też na to uwagę, bo można tak zrobić. Oczywiście siedzenie na zwykłych krzesłach jest wygodniejsze, bo taki blat w ogóle kuchenny ma powinien mieć około 90 cm, ale jeżeli jesteście bardzo wysocy, to może mieć nawet 100, nawet 110. Jeżeli różnica, tak jak już mówiłam wcześniej, pomiędzy osobami niskimi a wysokimi jest duża, no to trzeba to uśrednić, więc takie 90 to powinno być ok, albo podjąć taką decyzję, kto więcej gotuje, dlatego ten blat bardziej dopasowujemy. Także tak to możecie zrobić. Kuchnie wąskie jak tunele. Zobaczcie, to jest właśnie ten typ. To jest w kamienicy, takiej miejskiej. Mamy wąską, bardzo wąską kuchnię. O, może pokażę Wam od góry, ale no, w razie czego trzeba szybko gdzieś zjeść. Nie ma miejsca, jest za ciasno, więc stół jest mobilny, możliwość otwierania, zamykania. Możemy z tych dwóch stron sobie usiąść albo tutaj. I całość musieliśmy jak gdyby wykorzystać i zabudować, tak, żeby jak najwięcej tej przestrzeni mieć. Tutaj udało się troszeczkę szerszy blat uzyskać. Nie jest to może szaleństwo, ale w małym wnętrzu tak trzeba oddzielić te sprzęty od siebie, żeby zrobić sobie jak najwięcej miejsca roboczego. Gdybyśmy ten zlew przesunęli bardziej, to ok, mielibyśmy z lodówki miejsce do odkładania, ale już tutaj do szykowania tych potraw byśmy mieli o wiele mniej miejsca, dlatego tutaj na to trzeba zwracać uwagę. Kolejna kuchnia to jest kuchnia w stylu takim loftowo-nowoczesnym. Dużo elementów czarnych i tak dalej, ale tutaj nie będziemy dzisiaj o stylistyce, ja nie będę o stylistyce dzisiaj opowiadała, tylko o tym, jak urządzić taką kuchnię. I zobaczcie, tutaj mamy, ona jest leciutko po literze L, mamy lodówkę side by side, mamy wyspę, na której i ktoś może usiąść i można popracować, więc tutaj mamy dużo możliwości, żeby dwie osoby mogły coś przyrządzać. I teraz, jeżeli byśmy tej wyspy, zobaczcie, tutaj nie zrobili, to automatycznie mamy tylko ten kawałek i ten kawałek, ewentualnie może ten kawałek, żeby coś zrobić. Często potrzebujemy tego miejsca trochę więcej, dlatego ta wyspa staje się takim łącznikiem pomiędzy kuchnią a salonem. I tutaj też musicie zwrócić uwagę na to, w jakiej kolorystyce, z jakich materiałów wykonujecie taką kuchnię, żeby ona później Wam pasowała do reszty domu. Jeżeli chcecie mieć więcej podziałów, tak jak tutaj jest, że na przykład część frontu jest w innym kolorze, część w innym, żeby coś więcej się w tej kuchni działo, żeby ona nie była taka monolityczna, to też możecie pobawić się właśnie za pomocą kolorów i tekstur. Czyli nie wszystko musi być takie samo. Tylko sobie zobaczę.
Kolejna kuchnia jest w stylistyce takiej loftowo-skandynawsko, też troszeczkę nowoczesnej. Dużo się w niej dzieje i tu chciałam Wam pokazać, jak możemy, co możemy zrobić z okapem. Zobaczcie, tam mieliśmy okap w wyspie, który nam wyjeżdżał. Tutaj mamy okap, który jest podwieszony nad, może nie wyspą, ale nad taką częścią, która jest wysunięta. Więc tutaj możemy bardzo dużo różnych rzeczy gdyby zrobić, a wcale na ścianie nie musimy wieszać szafek. Dzięki temu ta ściana staje się taka bardziej kreatywna, czyli możemy po niej pisać albo rysować. Możemy całość zabudować po jednej stronie, włożyć sobie tutaj właśnie lodówkę, tak jak tutaj mamy lodówkę side by side, chyba już więcej nie mam tutaj tych ujęć. Wszystko pochować jak gdyby od strony salonu, bo ta część jak gdyby jest całkowicie prawie niewidoczna i zostawić tylko właśnie widoczną tą część, na której nie mamy szafek, na której się mniej dzieje. No tutaj mamy bardzo dużo blatu roboczego, więc naprawdę można popracować. Oczywiście odległości pomiędzy sprzętami też są trochę większe. Z jednej strony więcej mamy miejsca do pracy, ale też troszeczkę więcej będziemy musieli pochodzić. Ta kuchnia już zdecydowanie jest większa. Tutaj mamy znowu przykład małej kuchni, która została powiększona przez bardzo funkcjonalną wyspę. Czyli wyspę od tej strony mamy szafki, mamy szuflady, od tej strony też możemy coś jak gdyby włożyć, czyli mieć jakąś szafkę, a jednocześnie możemy przysiąść. Przy takich blatach do pracy, czyli na taką wysokość powiedzmy około 90 cm, tutaj powinniśmy zwrócić uwagę na to, żeby te hokery były albo z regulacją wysokości, albo trochę niższe, żeby to były bardziej takie stołki niż typowe hokery. Tutaj musicie na to też zwrócić uwagę. Tutaj też mamy, zobaczcie, przykład okapu, który jest nad wyspą. I ona, ta kuchnia, też jest połączona z salonem, takim dosyć minimalistycznym, nawet można powiedzieć chłodnym, i ona też ładnie znika. Jeżeli te sprzęty tutaj byłyby na przykład całe srebrne albo białe, to mogłyby też całkowicie zniknąć i nie być takie widoczne. Ja zaraz zobaczę, który przykład jeszcze Wam pokażę na koniec. Ok. Zaraz zobaczymy, który by Wam tu pokazać. Może jeszcze jedno, jeszcze tutaj powiem o czymś takim technicznym. Tutaj mamy wyspę, znowu na wysokość około 90 czy tam 100 cm, w zależności kto jest jaki wysoki, ale też mamy okap. Wiem, że doprowadzenie do tego okapu było chyba gdzieś w suficie, więc też zwracajcie uwagę, jeżeli macie gdzieś w suficie zaprojektowane już, na przykład, żeby ten okap znalazł się na wyspie, a nie chcecie tego mieć, tylko chcecie przełożyć go, to gdzieś tą rurę musicie ukryć. I żeby tą rurę ukryć, musicie zrobić sufit podwieszany. I tutaj zwróćcie uwagę też na to, jak ten sufit podwieszany jest zrobiony, na jaką wysokość to, ten sufit powinien być opuszczony, żeby tą rurę ukryć. Najczęściej to jest, powinniście mieć około tam powiedzmy 20 do 30 cm ten sufit opuszczony, i tutaj zwracajcie też na to uwagę, jeżeli Wam zależy na tym, żeby odprowadzenie było, od powietrza z okapu było na zewnątrz. O, i tu jest też przykład inny, bo tutaj nie mamy rolet rzymskich, tylko mamy żaluzje. Możecie mieć żaluzje metalowe, żaluzje drewniane, które bardzo ładnie wyglądają. Możecie też mieć plisy. Ja nie wiem, czy tu mam jakiś przykład z plisami, ale to jeszcze zobaczę. Tu jest widok od góry. Zobaczcie, taki jest układ. Tu mamy głębsze szafki, bo z tyłu chyba było jakieś doprowadzenie czegoś, już teraz nie pamiętam, ale też zobaczcie, blat wchodzi w tą strefę okna i przez to mamy więcej miejsca na przechowywanie. I tu jest przykład kuchni wąskiej, która jest, jeżeli byśmy mieli tą ściankę poprowadzoną do końca, to byłaby bardzo wąska. Ta ścianka jest otwarta i mamy kuchnię, która jest na zamówienie, słuchajcie, robiona, ale ta wyspa jest CK. Także możecie mieć też taką lżejszą o wiele bardziej wyspę, przy której można i usiąść i popracować. Można też robić wyspy na kółkach, czyli tu mogą być zamontowane kółka z blokadami i wtedy możecie w różnych konfiguracjach tą wyspę przesuwać. To też może być bardzo fajne rozwiązanie. Dajcie mi znać, czy macie jakieś pytania albo komentarze.
Na Facebooku oczywiście jest opóźnienie, więc zaraz tutaj do Was zerknę i odpowiem. Ale korzystając, żeby jak najwięcej Wam dzisiaj pokazać, to jeszcze Wam opowiadam o takich różnych rozwiązaniach, na które powinniście zwracać uwagę. Zobaczcie. Tutaj mamy zlew, który jest ceramiczny. Takie zlewy są w sprzedaży w IKEA, ale też bardzo dużo marek sprzedaje. I one wystają bardziej, więc jeżeli robicie, planujecie sobie taką kuchnię, to zwróćcie uwagę na pełne wymiary i jak mocno taki zlew wystaje, bo ta szafka tutaj musi być inaczej zabudowana pod spodem i trudniej się, moim zdaniem, z tej szafki troszkę korzysta. Jest trochę mniej funkcjonalna, przez to, że ona jest lekko cofnięta w stosunku do tej umywalki, więc tutaj na to zwracajcie uwagę, ale jak oczywiście kochacie takie zlewy, no to nie będę Was tutaj od tego odciągać. Już, już, już. To jest taki układ, zobaczcie, od góry. Widzicie, schowane po literze, ale a tu jest, już jest część salonowa. A to jest ta kuchnia, którą przed chwileczką Wam pokazywałam. Po jednej linii i tutaj wyspa też zrobiona. Czyli wszystko jest jak gdyby liniami zrobione. Tu mamy jakiś pas, tu mamy pas szafek, kanapa, stół i w poprzek mamy wyspę, w poprzek mamy kuchnię. Czyli mamy wszystko za pomocą linii pionowych i poziomych całą kompozycję zrobioną. To jest kuchnia w niewielkim mieszkaniu, które niedawno robiliśmy. Niedługo będą też pewnie zdjęcia z tej realizacji. Ona też jest otwarta, ale przez to, że zastosowaliśmy wyspę, od strony wyspy są szuflady, częściowo przysłoniliśmy tą kuchnię, czyli ona tak wydaje się bardziej elegancka, nie jest taka mocna w wyrazie i kolory, które tutaj są, czyli głównie szarości, są dosyć stonowane i powodują, że ta kuchnia wygląda bardzo elegancko, zobaczcie. Tu mamy lodówkę, tu mamy zlewozmywak i mamy płytę. Jeśli chodzi o zlewozmywaki, czy brać jednokomorowe, dwukomorowe, półtorakomorowe, z ociekaczem czy bez, to też musicie sobie sami odpowiedzieć na pytanie, czy gotujecie dużo, mało, lubicie odkładać do tej takiej małej komory wewnętrznej jakieś obierki, czy lubicie kroić na przykład na takim zlewie, bo do zlewozmywaków jest bardzo dużo akcesoriów, różnych półek, podpórek, pojemniczków, nagąbki, deski i tak dalej, więc w zależności od tego, co wybierzecie, tak będziecie mogli z tego korzystać. Możecie oczywiście też zaprojektować sobie specjalny otwór w blacie, ale raczej nie w laminacie ani w drewnie, tylko polecam Wam, żeby to był blat kamienny i możecie od razu zgarynać odpadki do, w cudzysłowie, dziury i zamykać to, a pod spodem będzie pojemnik na odpadki, czyli wcale nie musicie otwierać nawet szafki na odpadki, tylko możecie z blatu bezpośrednio nagarynać te wszystkie obierki, tylko musi być to blat no, raczej kamienny, taki bardziej odporny. Przy czym jeszcze tutaj Wam powiem, bo tutaj mam szuflady. Wygodne są szuflady, wygodne są karga pod spodem. Ale to może jeszcze. To jeszcze. A tutaj jeszcze bym chciała może powiedzieć o okapie. Zobaczcie, tu mamy wolno wiszący okap. Jeżeli mamy takie małe przestrzenie, to bardzo ciężko coś jeszcze tutaj włożyć. Oczywiście wtedy lepiej nie zabudowywać tego, tylko ewentualnie zrobić jakieś małe półeczki, na których możemy coś odłożyć, jeżeli już bardzo musimy, jeżeli mamy za mało tej przestrzeni. Tutaj też na to zwróćcie uwagę. I teraz jeszcze coś takiego. Jeżeli mamy wentylację i chcemy zabudować... Mi tutaj pokazało, że jestem wylogowana, nie wiem dlaczego. Ok. Dobra. O wentylacji jeszcze Wam powiem na koniec. Zobaczcie, jak mamy w środku wentylację, to gdzieś musicie zrobić albo perforację, albo jakąś kratkę, żeby to powietrze mogło przechodzić. Oczywiście jest to jakiś tam ograniczony dostęp i te kratki są najczęściej mniejsze niż te, które są na ścianie. Ale zwróćcie na to uwagę, żeby sobie taką perforację zrobić. Dla wszystkich, którzy udostępnią tego live'a, będą jeszcze dodatkowe takie pomoce
w postaci właśnie tego, jak ten trójkąt ogarniać w różnych układach, w kwadracie i tak dalej. Także to dostaniecie do tego dostęp i do całego katalogu z tymi inspiracjami, które ja dzisiaj pokazałam, żebyście mogli sobie na spokojnie to wszystko obejrzeć. Aha, nie widzicie tego, co ja pokazuję. Sekunda, dobra. To wszystko, co tutaj pokazywałam, nie wiem, czy wszystko omówiłam, ale to będziecie mogli sobie wejść do tego katalogu. Ja dorzucę tu jeszcze kilka ciekawych inspiracji. Będą właśnie jeszcze dodatkowo takie materiały dla Was przygotowane z podziałem kuchni, czyli jak projektować taką kuchnię pod względem funkcjonalnym. Będziecie mogli sobie później do niego wrócić i zobaczyć. Także dajcie znać, udostępnijcie, napiszcie, dlaczego lubicie oglądać moje live'y i oznaczcie mnie, żebym wiedziała, że udostępniliście, żebym mogła Was znaleźć. Widzę, że jeszcze nie wszystko omówiłam, jeszcze dużo mi zostało do omówienia. Postaram się omówić w jeszcze jednym odcinku kuchnię o średnich wielkościach. Opowiem też troszkę o kuchniach dużych i o kuchniach małych. Zobaczę tylko, czy macie jeszcze jakieś pytania tutaj na komórce. Dajcie znać, czy macie jakieś pytania albo jakieś nietypowe rzeczy. Bo ja będę za chwileczkę kończyła. Widzę, że mówicie, że jestem. Jest tylko tytuł kursu i ty. Mnie nie widać, tak? A nie, no widzę na komórce, że mnie widzicie. Aha, no bo to z opóźnieniem. Super odcinek. Dziękuję, Agnieszko. Cieszę się, że Wam się podobało. Tak jak mówię, postaram się jeszcze Wam pokazać w kolejnym odcinku inne aranżacje, których dzisiaj nie pokazałam. Na przykład w tej aranżacji przez szafę wchodzi się do spiżarni. Takie rzeczy można też robić. Można robić różne rozwiązania dotyczące książek, różne ekspozycje wina itd., itd. No chciałabym Wam więcej poopowiadać, więc gorąco Was zapraszam. Udostępniajcie. Za tydzień będzie ciąg dalszy. No jeżeli chcecie, to będzie ciąg dalszy. Także w następny wtorek zrobię jeszcze temat o kuchniach średniej wielkości. A później zrobię jakąś przerwę, poopowiadam na temat inne, nie wiem, może przeskoczymy do łazienek albo poopowiadam o sypialniach, bo to też jest taki temat dosyć ważny, a mało jest takich konkretów na temat sypialni, więc postaram się też o sypialni Wam powiedzieć. A do kuchni na pewno jeszcze przejdę, bo będę opowiadała też o kuchni pod względem stylistycznym, także śledźcie na bieżąco. Jeżeli chcecie dostawać powiadomienia ode mnie dotyczące tego kursu, dotyczące tego, że jest odcinek, że na przykład za 5 minut zaczyna się odcinek kolejny we wtorek, to zachęcam Was, żebyście weszli na stronę facebookową AtoAto i porozmawiali z moim Ato pomocnikiem, czyli moim botem. Wystarczy po prostu wejść do Messengera na stronie projektywnetz.atoato i zacząć rozmowę. On pokieruje, tam wystarczy zapisać się, tam będzie takie pytanie dotyczące, czy chcesz otrzymywać informacje dotyczące kursów, live'ów, darmowych e-booków. Ja tam bardzo dużo wiedzy też rozdaję za darmo. Wystarczy kliknąć tak i wtedy ja te powiadomienia, znaczy mój bot te powiadomienia będzie Wam wysyłał. Ja nie będę Wam wysyłała codziennie setek maili, nawet nie będę wysyłała ich codziennie, także się nie musicie martwić. W każdej chwili możecie też się wypisać z tego bota, wpisując słowo stop, a będzie Wam po prostu przypominał i będziecie na bieżąco, będziecie wiedzieli, o czym jest następny live. Zapraszam Was też gorąco do grupy zamkniętej Urządź swoje mieszkanie z Agnieszką Pasieka-Adamek. Chyba będę zmieniać nazwę, ale to poproszę Was o pomoc przy zmianie nazwy tej grupy, więc musicie śledzić na bieżąco. W grupie mam live co piątek o godzinie 11 do 12, odpowiadam na Wasze pytania. W ten piątek chyba nie będzie tego live'a, ale to jeszcze Wam dam znać w zależności o której wyjadę, bo w trasie będę miała słaby zasięg i ciężko mi będzie poprowadzić tego live'a, więc dam Wam jeszcze znać. Bardzo możliwe, że zrobię te pytania troszeczkę w innym terminie, tak żeby na nie podpowiadać. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące aranżacji wnętrz, nie chodzi tylko o kuchnię, to mogą być różne pytania, to zadawajcie je wcześniej. Możecie je zadawać tutaj pod tym postem, możecie w grupie zadawać po prostu na forum,
albo pod postem dotyczącym właśnie Q&A, zapowiedź Q&A. Będzie graficzny taki baner, będziecie mogli też zadawać te pytania, tylko troszeczkę wcześniej, żebym mogła ewentualnie dla Was przygotować jakieś ciekawe materiały, zdjęcia i tak dalej, żeby to było nie tylko moje gadanie, ruszająca się głowa, tylko również konkretne wskazówki, grafiki, obrazy i zdjęcia, które będą Wam tą aranżację ułatwiać. Ok, super. Do zobaczenia w następny wtorek. Dzięki i do zobaczenia w następny wtorek o godzinie 18 na fanpage'u projektywnętrz.atoato.